Mamy już połączenie, mam nadzieję, z dr Małgorzatą Bonikowską, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry pani, czy się słyszymy? Dzień dobry, mam nadzieję, że mnie słychać. Super, tak, słychać bardzo dobrze. Pani doktor, to zacznijmy od tego, o czym wcześniej mówili politycy przed naszym spotkaniem. Przypominaliśmy wypowiedzi i Jarosława Gowina. Wcześniej mówił to Bronisław Komorowski, mówił to także profesor Antoni Dudek, że nasze relacje z Unią są w stanie krytycznym. Czy pani też zgadza się z taką oceną sytuacji, że to już są stosunki krytyczne? Na pewno to są stosunki bardzo napięte i co najgorsze, w ogóle nie ma takiej potrzeby. Wydaje się, że to jest skutek pewnego rodzaju lawiny, która się rozpoczęła w roku 2016 wraz z uruchomieniem przeciw Polsce tej procedury związanej z artykułem 7. Polska wydaje się, że tego nie zakładała. Rząd polski trochę może nadmiernie liczył, że to, co robi w kraju, nie będzie nikogo obchodziło, a jednak tak się nie stało. A wszystko, co później się stało, to wydaje się, że jest konsekwencja tej właśnie lawiny i dzisiaj dobrnęliśmy do jakiegoś momentu, w którym no, trudno powiedzieć, jak to się zakończy, ale wydaje się, że polskie społeczeństwo nie popiera tego kursu. To jest pozytywna w tym myśl. Polacy pomimo wszystkich tych lat Prawa i Sprawiedliwości i retoryki dość mocno, powiedzmy to sobie szczerze, antyeuropejskiej, na pewno antyunijnej i też antyniemieckiej, dostało się też po drodze w tych latach Francji, Czechom, naszym sąsiadom nawet z najbliższego otoczenia Polski, może z wyjątkiem Węgrów i może z wyjątkiem Pribałtyki. To trzeba powiedzieć, że Polacy nadal, około 70% Polaków jest zadowolona z członkostwa w Unii Europejskiej. Według ostatnich sondaży 81%. Ale bo też trzeba powiedzieć, że w ostatnich sondażach już 17% Polaków mówi, że jeżeli by była sytuacja krytyczna, o jakiej pani redaktor mówi, i byłaby zagrożona ich zdaniem polska niezależność, to wyobrażają sobie wystąpienie z Unii. To teraz pani doktor, gdyby pani była łaskawa, słów kilka właśnie do takich osób, które według mnie są fanami skakania na główkę do pustego basenu. Gdzie, jeśli nie w Unii, my możemy być? Bo mamy bardzo trudne położenie geopolityczne. Śmieszą mnie argumenty tych, którzy mówią, że Wielka Brytania sobie radzi, bo to świadczy o tym, że po prostu troszkę za mało w życiu przeczytali. No bo jednak położenie Wielkiej Brytanii jest zupełnie inne i pozycja międzynarodowa niż Polski, co do tego też sobie musimy zdawać sprawę. Więc pytam krótko, czy mamy wybór albo Unia Europejska, albo ponowna droga na wschód, czy jest trzecia droga? Wybór jakiś jest zawsze, natomiast pytanie, czy on jest racjonalny. Z punktu widzenia naszego rozwoju i gospodarczego, i cywilizacyjnego, my nigdy nie mieliśmy w ostatnich latach wątpliwości. Akurat był konsensus w zasadzie od samego 89 roku, od wyborów kontraktowych 4 czerwca, że Polska chce wyrwać się z tego kręgu wschodniego i dołączyć do tego obszaru, do którego czuję, że przynależy, czyli do zachodniej Europy, bo to nie tylko cywilizacja, to nie tylko język, to nie tylko, bo język, my mamy alfabet łaciński, nie posługujemy się cyrylicą, mamy religię otrzymaną z zachodu, chrzest polski był bardzo mocno świętowany w 1966 roku, no to są rzeczy, które Polacy czują. I teraz, jeżeli tak jest, jeżeli są takie odczucia, to my nie mamy dzisiaj alternatywy, bo geograficznie na wschodzie nigdy nie chcieliśmy być, a siłą niezależną w środku Europy między zachodem a wschodem być po prostu nie możemy, bo nie mamy takich kart w ręku. Wielka Brytania, o której pani wspomniała, nie tylko miała imperium, ale to jest cały czas, przypomnijmy, piąta gospodarka świata. Świata. I oczywiście siła militarna, mają broń atomową, mają całą masę powiązań geopolitycznych, ale także gospodarczych z krajami anglosaskimi. To widać chociażby w tym ostatnim sojuszu, kilka dni temu zawartym pomiędzy właśnie Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi, a Australią, której notabene głową jest królowa brytyjska. Mają wspólnotę narodów, do której należy 44 kraje, więc jakby w ogóle nie porównujmy się do Wielkiej Brytanii. Natomiast pomiędzy tymi dwiema Europami, wschodnią i zachodnią,
Polska na pewno mogłaby być ważnym graczem w zachodniej Europie, w Europie Zjednoczonej. I myślę, że to jest nasza najlepsza strategia. Kiedyś, ja tylko powiem anegdotycznie, w 1989 roku, jak Polacy bardzo mało wiedzieli o wspólnotach europejskich, wtedy jeszcze nie było Unii Europejskiej jako takiej, bo o tym pojęciu mówimy dopiero od traktatu z Maastricht 1993 roku. To był sondaż robiony w Polsce i wszyscy Polacy mówili, że jeżeli już w ogóle gdzieś by mieli się przyłączyć, najchętniej do Stanów Zjednoczonych. Tyle, że Stany Zjednoczone są geopolitycznie daleko i 51. stanem Ameryki nie będziemy. Zresztą obecny rząd chyba z administracją obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych też relacji najlepszych nie ma. Więc alternatywa, jeżeli w ogóle jakakolwiek, jest dla nas tragiczna. To jest samobójstwo, a jednocześnie zupełnie niepotrzebne samobójstwo, bo Polacy są częścią Zachodu, więc gdzie oni szukają jakiejś swojej innej drogi? No dobrze, a jak pani zdaniem dojście do tego samobójstwa jest realne? Mówiąc krótko, gdyby okazało się, że dzisiaj Trybunał Konstytucyjny, zaczyna się to za godzinę i 12 minut dokładnie, orzeknie, że no, mamy ten prymat prawa krajowego nad prawem unijnym, że podważamy zapisy traktatów europejskich, że przestajemy zgadzać się na co zgodziliśmy się w referendum w roku 2003, no, czyli takie przyjęcie wartości unijnych i pewnej spójności tych wartości. Gdyby to się stało, to co to oznacza w praktyce? Bo część prawników mówi, no to już leci domino, to znaczy no nikt nas z tej Unii nie wyrzuci, bo nie ma formalnie takiej możliwości, ale tak naprawdę poza Unią będziemy, dlatego że nie będziemy otrzymywać pieniędzy, nie będziemy otrzymywać funduszy, etc. Pani zdaniem, czym to się ewentualnie, takie orzeczenie Trybunału mogło skończyć? No, w polityce są możliwe zawsze różne scenariusze i na pewno gdyby to się spełniło, że Trybunał Konstytucyjny Polski stwierdzi, że nie obowiązuje nasz nadrzędność prawa unijnego nad prawem krajowym w kwestiach, którymi prawo unijne się zajmuje, bo to też ważne, żeby podkreślić, że prawo unijne nie zajmuje się wszystkimi sprawami, dlatego że Unia Europejska jako organizacja państw ma mandat taki, jaki dały jej państwa członkowskie. W związku z tym ta nadrzędność Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczy właśnie regulacji unijnych. I tutaj no, musi być ta zachowana zasada, bo inaczej cały ten projekt europejski by się posypał. To tak jak z grą w piłkę nożną. Jeżeli wchodzimy na boisko i jesteśmy, nie wiem, Robertem Lewandowskim czy jakimkolwiek innym zawodnikiem, no to możemy grać w różny sposób, w różnym stylu. Jedni są lepsi, drudzy gorsi, jedni silniejsi, drudzy słabsi, ale reguły piłki nożnej obowiązują wszystkich. No i tu taką regułą absolutnie podstawową jest nadrzędność prawa unijnego nad krajowym, w jakimkolwiek kraju unijnym byśmy nie byli, w sprawach objętych postanowieniami unijnego prawa. I teraz, gdybyśmy to wypowiedzieli, to w pewnym sensie wypowiadamy traktat akcesyjny. To znaczy mówimy, że te reguły tego klubu nas już nie interesują. No to jeżeli tak mówimy, to trudno sobie wyobrazić, że będziemy w tym klubie być. To tak jakby Robert Lewandowski zagrał ręką na boisku i mówił, że to jest okej. No nie jest okej, bo to jest niezgodne z regułami. Pytanie, co z tego wtedy zrobić? W piłce nożnej można wycofać zawodnika z boiska. Można dać czerwoną kartkę. W Unii Europejskiej rzeczywiście nie ma procedury wyrzucenia kraju. Natomiast jeżeli my byśmy nie składali wniosku, Wielka Brytania, przypomnę, złożyła taki wniosek, poinformowała instytucje unijne zgodnie z artykułem 50, właśnie stworzonym na taką sytuację, gdzie kraj może dojść do wniosku, że nie podoba mu się w tym klubie. Więc wypowiedziała to członkostwo. A polski rząd zapowiada, że nie chce wychodzić z Unii. Te zresztą oświadczenia są trochę sprzeczne. Jeśli by pani mnie zapytała, pani redaktor, to mnie się wydaje, że Jarosław Kaczyński nie zakładał wychodzenia z Unii. Natomiast sytuacja się wymknęła spod kontroli. To jest lawina, która pędzi i jedno pociąga za sobą drugie, aż doszliśmy do momentu, w którym być może to jest, jak to się mówi, o jeden most za daleko. Nie można być beneficjentem środków unijnych i jednocześnie nie zachowywać tych reguł związanych z prawem, dlatego że uruchomienie środków unijnych to są środki wszystkich Europejczyków. To nie tylko są środki polskie, bo też polskie oczywiście, ale to są nasze wspólne środki i wszyscy Europejczycy muszą mieć pewność, że niezawisłe sądy i podporządkowanie się właśnie regułom gry, czyli nadrzędność prawa unijnego, ale też ostateczne werdykty Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ten kraj będzie szanował. Czy pani zdaniem jest możliwe jakieś wyjście z tej sytuacji? To znaczy, co musiałoby się stać, żeby zacząć te relacje naprawiać? Mówiąc krótko, mówi pani Jarosławowi Kaczyńskiemu, sytuacja wymknęła się spod kontroli. Czy te kontrole da się złapać jeszcze? Czy już nie? Czy już za późno?
No, wydaje mi się, że tak, dlatego że najprostszym wyjściem byłoby oczywiście wycofanie się z niektórych postanowień związanych z reformą sądownictwa oraz no, nieskładanie tego typu oświadczeń, bo pamiętajmy, że do Trybunału Konstytucyjnego wniosek skierował polski premier. I to jest prawda, że to też powiedzmy wszystkim widzom, że czasami jest trochę spór pomiędzy tym, jak daleko sięga prawa unijne, a od którego momentu to już nie jest kompetencja Unii. I na tym tle rzeczywiście także trybunały konstytucyjne mogą się spierać i wydawać wyroki. Tutaj jest często cytowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z Karlsruhe niemieckiego. Ale to są sytuacje, w których po pierwsze to nie rząd występuje z inicjatywą, nie premier danego rządu. W przypadku Niemiec były to środowiska biznesowe. A po drugie te sprawy rzeczywiście mogą budzić kontrowersje i być może wymagają doprecyzowania. Zresztą jest trudne w Unii Europejskiej to nakładanie się kompetencji, bo jak mówię, Unia Europejska nie jest państwem i nie ma mandatu do zajmowania się wszystkimi sprawami, które tradycyjnie zajmują się nimi państwa. Ale deklaracja, jeżeli w to zaangażowany jest premier rządu kraju członkowskiego, no to wynika z tego, że jest jakiś rodzaj deklaracji tutaj za tym, że są wątpliwości co do tego, wtedy czy taka Polska sytuacja ma, oczywiście, będzie się do tych unijnych reguł stosowała. Pani doktor, a jeszcze chciałam panią podpytać o te kwestie Turowa i decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tego środka zapobiegawczego, bo to właściwie tak powinniśmy nazywać. Czy pani rzeczywiście uważa go za precedens w sensie wysokości tej kary? Bo wielu podkreśla, że do tej pory tak wysokich kar nie stosowano. No i oczywiście zwolennicy rządu i sami przedstawiciele rządu mówią, że to jest kolejny dowód na to, że Polska jest traktowana nierówno wobec innych krajów Unii Europejskiej. Nie zgadzam się z tą opinią. To kara jest średnia. Ona była, myśmy się spodziewali, że ona może wynosić kilkaset tysięcy euro dziennie, ale mogłaby być wyższa. Przypomnę, że Czesi wnioskowali o kilka milionów euro dziennie kary dla Polski. Ja myślę, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zastosował ten środek z wielką niechęcią, dlatego że też i czekał, bo ten werdykt był spodziewany wcześniej, ale czekano, aż Polska i Czechy się porozumieją. Dlatego że pamiętajmy, nikt nie ma interesu, ani Komisja Europejska nie miała interesu w tym, żeby pozwać Polskę, ani Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej też przecież nie ma interesu w tym, żeby nakładać kary. To jest wszystko, to są środki dyscyplinujące wtedy, kiedy nie ma innego wyjścia. Tutaj wszyscy liczyli na to, że Polacy i Czesi się dogadają. Właśnie, że się dogadają. No problem w tym, że się nie dogadali. W tym momencie, skoro Trybunał Sprawiedliwości nakazał zastosowanie takiego środka zapobiegawczego w postaci wyłączenia tej kopalni, a jednocześnie polski rząd twierdzi, że to się nie da zrobić, jedynym wyjściem się dogadanie z Czechami i wycofanie przez Czechów tego pozwu. To jest wciąż możliwe, dlatego że to jest jeszcze nie mamy wyroku Trybunału Sprawiedliwości. Na razie jeszcze mamy tylko karę za niezastosowanie się do środka zapobiegawczego. Więc to, co teraz można zrobić, należy zrobić, to jest oczywiście próba dogadania się z Czechami, pewnie po wyborach. Wybory w Czechach są 8-9 października. Myślę, że ten rząd w Polsce ma wrażenie, że z tym rządem w Czechach się już chyba nie dogadać nie da, więc jest czekanie na wybory. Jest też kalkulacja finansowa, czy opłaca się bardziej płacić karę 500 tysięcy euro dziennie do jakby kasy unijnej, a w zasadzie pomniejszać swoje przychody z kasy unijnej, czy też zapłacić Czechom, bo przecież dogadanie się z Czechami to też oznacza pieniądze po polskiej stronie. Myśmy dali ofertę 45 milionów euro, Czesi chcieli 50 milionów euro, więc niektórzy kalkulują, że jakby tak policzyć te dni, to się bardziej opłaca jednak płacić karę póki co. Ale koniec końców nie powinniśmy dopuścić do wyroku. Do wyroku dogadać się przed tym, jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda wyrok, no bo wtedy bezwzględnie trzeba się będzie do niego zastosować. Pani doktor, tylko żeby się dogadać z Czechami, żeby dogadać się z instytucjami unijnymi, to trzeba mieć, przepraszam za potoczność sformułowania, ale tak mówi młodzież, ogarniętą dyplomację. Pytanie, czy my w ogóle dyplomację jeszcze mamy? Pytam i w kontekście tej polityki zagranicznej prowadzonej przez rząd, ale także przez Pałac Prezydencki. No bo tak, mamy permanentny konflikt z Unią Europejską, mamy konflikt z Czechami, mamy konflikt w tej chwili ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Duda nie spotyka się z Angelą Merkel, która kończy swoją kadencję. Prezydent Duda nie spotyka się z Joe Bidenem i wydaje się, że narracja Pałacu jest taka, że to po prostu Duda nie chciał spotkania z Bidenem, a nie odwrotnie. I teraz bardzo ogólne pytanie właśnie na koniec. Czy pani zdaniem my w ogóle jeszcze mamy politykę zagraniczną i dyplomację?
No właśnie, pani redaktor, ja muszę to stwierdzić z ogromnym smutkiem, że u nas zdecydowanie dominuje marketing i jakby budowanie pewnego wizerunku głównie na użytek Polaków, na użytek tu wewnętrzny, a nie realna polityka. I do tego jeszcze mamy kilka ośrodków decyzyjnych czy prowadzenia tej polityki. Pałac Prezydencki w rozgrywce europejskiej w ogóle nie bierze udziału, dlatego że prezydenta w zasadzie ograniczono do tej roli reprezentacyjnej. Jest na przykład w Organizacji Narodów Zjednoczonych, wygłasza przemówienia, ale tak naprawdę jego faktyczna sprawczość w polityce zagranicznej jest niewielka i dotyczy obszaru poza europejskiego. Za Trumpa były to głównie Stany Zjednoczone i tu rzeczywiście udało się zbudować bliskie porozumienie. No ale to za to właśnie płacimy teraz za administrację Bidena, że tak trudno jest administracji polskiej dogadać się z administracją amerykańską. Natomiast jeśli chodzi o sprawy europejskie, my mamy bardzo sprawnego pana ministra Konrada Szymańskiego. Natomiast jego problem polega na tym, że on ma słaby mandat w partii własnej. No i bardzo atakuje go Solidarna jest premierem, Polska. Jest ministrem europejskim i musi podlegać. On czasami musi robić, jak rozumiem, dobrą minę do złej gry. Musi podlegać pewnym wytycznym, które otrzymuje z centrów decyzyjnych partii. A niestety sprawy europejskie, one są bardzo blisko obecnie polityki krajowej, więc no, siłą rzeczy zahaczają o terytorium, w którym Prawo i Sprawiedliwość czuje się najsilniejsze, a w zasadzie głównie liderzy tej partii. I myślę, że tu rzeczywiście mamy obecnie bardzo trudny moment, bo mamy konflikty z głównymi partnerami. Grając w Unii Europejskiej wśród 27 krajów mamy dzisiaj złe relacje ze wszystkimi w zasadzie krajami sąsiedzkimi. Może najlepiej z Litwą, tu udało się, ale z Czechami jako sąsiadami fatalne, z Niemcami sąsiadami bardzo niedobre. Mamy też niedobre relacje z Francją, która jest również ważnym krajem w Unii Europejskiej i w zasadzie nie mamy jakichś bardzo bliskich relacji z innymi partnerami unijnymi. Wielka Brytania, która była takim naszym punktem odniesienia dla tego rządu w Warszawie w ramach Unii Europejskiej, wyszła z Unii Europejskiej, więc to nam dzisiaj na terenie tej gry europejskiej nie pomaga. To jest niedobra polityka, to jest niedobra polityka. Do tego jeszcze budujemy zupełnie niepotrzebnie, trochę tak jak kiedyś było w Wielkiej Brytanii, taki wizerunek, że jest jakaś Unia, zewnętrzna organizacja, która nam coś narzuca i jakaś Polska, która nie chce się temu poddać. No, twierdzenia takie jak posła Suskiego o tym, że tak. Okupancie brukselskim. To jest po prostu bardzo niebezpieczne, dlatego że buduje wizerunek, że są jakieś obce moce, które nam coś narzucają, a tak nie jest. My jesteśmy we wszystkich instytucjach unijnych. Mamy swoich urzędników, mamy swoich posłów w Parlamencie Europejskim, mamy swojego komisarza, więc jest to kompletnie nieuprawomocnione. Pani doktor, bardzo jak zwykle dziękuję za to spotkanie. Doktor Małgorzata Bonikowska, państwa gościem Super Raportu. Pozdrawiamy, spokojnego, dobrego dnia i dużo zdrowia życzymy. Do zobaczenia. Dziękuję, wszystkiego dziękuję dobrego. Pani doktor. Dzięki.